Cześć, witam w nowym dniu. To jest ten koferek, który nie mogłem zamknąć na jednym z filmików. Byliście ciekawi, co to było. Także dzisiaj taka krótka prezentacja wiertarki, którą posiadam, którą nabyłem już 3 lata temu, więc 3 lata pracuję tym oto urządzeniem. No słuchajcie, w momencie zamawiania lekki szok. Dlaczego? Zamawiałem ją internetowo i nie miałem jej wcześniej w ręku. Jak przyszłam, to zobaczcie, tu mam porównanie, to jest zwykły jasiek pod głowę, a to jest ta maszynka. Więc myślałem na początku, że zamówiłem coś dla dziecka. No tak, nie wiedziałem, czy śmiać się, czy płakać. Mówię, co to jest? No gabarytowo, jak widzicie sami, bardzo małe narzędzie. No jeżeli chodzi o długość, to możemy pomierzyć, zobaczcie. W długości wiertareczka, no takie 24,5 cm. Jeżeli chodzi o wysokość, słuchajcie, no prawie 19,5. No i grubość, powiedzmy, w najszerszym miejscu mamy 5,5 do 6 cm. No takie 6 cm będzie. Pierwsze wrażenie, no zabawka dla dziecka, co nie? Jeżeli kupujemy, co dostajemy? Dostajemy uchwyt. Widzicie, jest dość wygodny, wystarczy go przekręcić i albo sobie wiercimy tak, albo tak. No jak chcemy, jak jest nam po prostu wygodniej. Do tego był jeszcze ogranicznik głębokości wiertu. Wiercimy z udarem albo wiercimy bez. Tu mamy oczywiście do zmiany kierunku, lewo, prawo. No i włączamy. Zobaczcie, wagowo sama wiertareczka, no 1723 gramy, więc nic. Już z zamontowanym uchwytem. Ja używam akumulatora 3 Ah, o pojemności 3 Ah, także powiedzmy, z tym akumulatorem ona będzie nam teraz ważyć, nie wiem, czy jestem w stanie zważyć, tak, no 2300, więc ciężar praktycznie zerowy, więc nawet drobna kobieta spokojnie jest w stanie sobie powiercić bez żadnego problemu. I teraz jak to się nam sprawuje? No słuchajcie, no byłem, do tej pory jestem w szoku. Narzędzie używam już 3 lata, dlatego widać powstanie kofra. Trochę na potrzeby testu oczywiście przemyłem, no ale wszystkiego już nie domyję. Także to narzędzie fruwa. Ładowarkę, jak i samą baterię musimy sobie dokupić niestety ekstra. W zestawie jej nie ma. Jeżeli chodzi o baterię i ładowarkę, słuchajcie, bardzo fajny sprzęt. Chociaż teraz podejrzewam, już wszystkie tego typu narzędzia elektroniczne charakteryzują się tym, że w momencie podłączenia baterii do ładowarki 15 minut latem, powiedzmy, zimą jak jest zimniej, to automatycznie ten czas ładowania się wydłuża, powiedzmy do 20 minut. Posiadam dwie takie baterie, więc w momencie, kiedy pracuję jedną, druga jest już naładowana. I powiem wam szczerze, 8 godzin takim urządzeniem możemy śmiało pracować. Jest to urządzenie sprawdzone, jak widać. Bardzo fajne do trudno dostępnych miejsc, ze względu na swoje oczywiście duże gabarety. Posiada diodę tutaj. Dioda się wyłącza po 10, powiedzmy 13 sekundach od momentu zakończenia pracy, tak, także miejsce wiercenia jest również oświetlone. Cena na dzień dzisiejszy, patrzyłem, mówię, ja już posiadam 3 lata, ale na dzień dzisiejszy cena jest tak 580 zł brutto. Także to są naprawdę bardzo fajnie wydane pieniądze. Montaż wiertła, słuchajcie, dziecinnie prosty. Po prostu wkładamy, są to wiertło oczywiście typu SDS, także wystarczy je tylko po prostu włożyć i wiertło nam siedzi. W momencie wyjęcia po prostu ściskamy nasz pierścień, wiertło wychodzi, wkładamy następne i tak dalej. Także jak już mówiłem, sprzęt mały, ale wariat. Doskonale sprawdza się na większych budowach. Jeżeli chodzi o wiertła, no to wiadomo, słuchajcie, zawsze warto mieć cały komplet. Ja na przykład już nauczony tym, że z reguły wierci się 6 i 8, także te dwa wiertła zawsze u mnie siedzą. Dodatkowo jest bodajże tam 10. No co, kofer praktyczny, kofer z Makity ogólnie charakteryzuje się tym, że jeżeli posiadamy inne narzędzie z Makity, także kładziemy sobie kofer na kofer i dzięki tym tutaj za trzaską po prostu spinamy te dwa kofry razem i w tym momencie wygodnie sobie to wszystko nosimy. No i przede wszystkim największy atut tego urządzenia jest to oczywiście, że nie posiadamy żadnego kabla, czyli nie potrzebujemy ani jakiegoś przedłużacza, później musimy ten przedłużacz połączyć z wiertarką. No, tego wszystkiego już nie ma. W tym momencie takie urządzenia na bateryjkę, po prostu, wierzcie mi,
ułatwiają nam tą pracę. No jeżeli chodzi o sufity betonowe, sprawdza się bardzo dobrze, znaczy sprawdziła się do tej pory bardzo dobrze. Nie mogę narzekać, tam gdzie miała być lampa jest. W momencie, zobaczcie, jeżeli ją włączam i zrobimy na udar, to tego udaru jeszcze nie ma. Udar się dopiero włącza, jeżeli nasze wiertło dotknie materiału, w którym wiercimy. Także w tym momencie zapewnia to oczywiście lepszą precyzję wiercenia. Jeżeli chodzi o samą rączkę, bardzo wygodna i przede wszystkim, widzicie, tu jest guma, więc tak szybko nam z rączki to nie wypadnie. No, jeżeli chodzi o maksymalną średnicę wiercenia, no to w stali do 10 mm, w drewnie 13, w betonie do 17 mm. Więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i dlatego też prezentuję. Nie jest to oczywiście reklama płatna. No, jeżeli macie coś odłożonego i szukacie fajnej wiertarki, którą po prostu chcecie mieć w domu, albo którą chcecie pracować, z którym będziecie zadowoleni, no to uważam ten produkt po prostu godny polecenia. Tu mamy na każdym akumulatorze, sobie naciśniemy, to mamy stan naładowania baterii, więc w każdym momencie możemy to sobie kontrolować i nieważne, w którym momencie po prostu zaczniemy ładować ten akumulator, akumulator się nie psuje. Jest to model DHR171, także jak ktoś ma ochotę i szuka akurat takiego sprzętu, myśli o wiertarce, chce mieć coś, co będzie miał pewność, że jeżeli chodzi o dom, to zrobi tym praktycznie wszystko, co ma zrobić. Zrobi to szybciej, zrobi to ekonomiczniej. No ja akurat mam baterię o pojemności 3 amperogodzin, są też o pojemności 5 czy bodajże 1. No akumulator sobie musi kupić taki, jaki będzie akurat Wam w danym momencie potrzebny. To wszystko pracuje, dlatego takie jest, no brudne tu od farby, tu od tego. W każdym razie widzicie nawet takie rzeczy, które są już naprawdę paroletnie, że to już, no, na potrzeby filmu oczywiście mogłem to wyczyścić, no ale z tym jest roboty dużo. Takie powierzchniowe zabrudzenia nie wpływają na uszkodzenie sprzętu. Akurat dobrze, bo w tej branży nie ma nieraz po prostu czasu, żeby tym ogarniać. Mniej więcej zawsze po pracy staram się jakąś szmatką przetrzeć, no i do kofra, i czeka na swoje użycie, więc polecam, uważam, że produkt jest wykonany fajnie i wbrew małym kabaretom, powtarzam jeszcze raz, mały, ale wariat, uważam, daje radę, będziecie z niego na pewno zadowoleni. Oczywiście ten produkt już jest 3-letni, na pewno są już, podejrzewam, z tą dzisiejszą technologią, jak to wszystko tak szybko idzie naprzód, jest już coś lepszego na rynku, ale czy musi być, w zależności, jak już powtarzam, od potrzeb, uważam, ten sprzęt naprawdę za bardzo dobry. Podam dokładną nazwę tej makity, także możecie sobie w każdej chwili ją wygooglować. Macie w internecie bardzo duży, wszechstronny opis, więc ja nie będę nic podlinkowywał, bo wystarczy sobie podać ten numer, szczegółowy opis, co po co na co. Tu macie po prostu opinię użytkownika, który jest zadowolony, no i który to naprawdę używa. To nie jest używanie raz na miesiąc, to jest używanie codziennie. Więc jak to ktoś ma czas, niech sobie to obczai. Czyli po pracy zamykamy koferek. No mam nadzieję, że mogłem pomóc. Może akurat ktoś szukał czegoś podobnego. No, dzięki, że oglądaliście. Malucha polecam. Przyda się zarówno w domu, jak i na budowach. Także widzimy się w następnych filmikach. Miłego dnia, hej, ciopa, pozdrawiam.